Opowieści ze świata Brighta. Część druga. Jesteśmy gotowi, by być jaszczurem. Tak więc? Doktor Samet mówił, siedząc w swoim wózku inwalidzkim, z prawą nogą wciąż w gipsie po tym straszliwym, przypadkowym wystrzale z niebezpiecznej broni. Musimy teraz przystąpić do zastosowania. Przerwał, patrząc przerażony na doktora Brighta. Co to jest? Bright uśmiechnął się łagodnie, w czasie kiedy jego asystent nadal pomagał mu przy ostatniej kalibracji. Na stole przed nim jeszcze w częściach leżały trzy fragmenty brzydko wyglądającej metalowej laski. Przewody i kable wystawały z niej pod dziwnymi kątami, a ona sama wyglądała bardziej i bardziej groteskowo, gdy wartowna paczka bawiła się z nią. To jest laska, Samet! Tyle to ja widzę, 963. Doktor, nie mając pojęcia co robi, warknął. Tylko dlaczego mamy ją tutaj? Mocno chwytając ledwo zmontowany artefakt, Bright odwrócił się do Sameta z groźną miną. Nazywam się Doktor Bright! A to ma na celu zwrócenie uwagi 682. Jak planować umieścić SCP-963 wewnątrz 682? Cóż, wyrzutnią i... Dokładnie. Tym prototypem mam zamiar rozsierdzić go, aż się na mnie rzuci. Wtedy umieszczenie 963 w jego wnętrzu będzie jak bułka z masłem. Samet kiwnął głową. Oczywiście 963. Ale co to robi? Niektórzy nigdy się nie nauczą, a inni ciągle obrażają mściwego nieśmiertelnego, który nie posiada żadnego szacunku dla ludzkiego życia. Ci naprawdę głupi sprawiają, że Bright nie musi się nawet starać. To! Uniósł laskę w kierunku Sameta i nacisnął przycisk. Natychmiast purpurowy łuk energii elektrycznej przeciął powietrze, uderzając prosto w zranioną stopę Sameta. Doktor krzyknął, rozpaczliwie wycofując wózek do tyłu, pomimo tego, że bandaże zajęły się ogniem. Doktorze Samet, wygląda na to, że ma pan jakiś rodzaj metalu w swoim opatrunku. Ciekawe, jak to się stało? Kiedy przydupasy Sameta starały się gorączkowo pomóc swojemu przełożonemu, Bright zwrócił się do Dr. Light i skinął głową. Dobrze, Sofia, wiemy, co mamy robić. Jakie są nasze obecne szanse? Dr. Light sprawdziła swoje notatki, marszcząc brwi. 2-1, że nie zadziała. 5-1, że dostaniesz się do środka i zaczniesz szaleć po placówce. Ja stawiam na to, że podczas tego szaleństwa dostaniesz się tutaj, żeby zabić Sameta. 10-1, że wszystko pójdzie nie tak i utkniesz w 682. 20-1, że wszystko wywróci się totalnie do góry nogami i wszyscy skończymy jako ty, jakoś. Podobają mi się takie szanse. 963. Wrzasnął Samet, podczas gdy jego stopa jeszcze się tliła. Ty. Doktorze Samet, proszę zrozumieć. Bright podszedł i stanął tak, by górować nad badaczem. Mam zostać umieszczony w najgroźniejszym SCP, jakie kiedykolwiek odkryto. Mam w takim razie dla pana propozycję. Jeżeli pan pokryje swoje stopy sosem barbecue, to zatrzymam się na nich. Tym kończąc, Bright odwrócił się i szedł na poziom testowy. Jack Bright obudził się z bólem głowy. Wspomnienia miał rozmyte. Było coś. Sos barbecue może? Nie. Coś innego. Ach tak. Wspomnienia zaczęły napływać. On stojący z laską. Potężna bestia. Błyskawica. Kły. Krew i ból. I to potworne, nie dające się opisać uczucie przenikania między ciałami. Ale teraz? Coś było nie tak. Czuł pod plecami zimny kamień, co znaczyło, że leżał. Słyszał innych ludzi, którzy nim ruszali, więc istniało wysokie prawdopodobieństwo, że nadal znajduje się w fundacji. A tam zawsze był sos barbecue. Zaraz. Co? Jack, naprawdę teraz pana potrzebujemy. Znajomy głos napłynął z góry. Jack powoli otworzył oczy, twarz zastygnęła mu w grymasie. Nad nim, w co najmniej dziwnie wyglądającej kolczudze, stał znajomo wyglądający Meksykanin. Coś w nim było. Znam cię, prawda? Zapytał Jack, gdy mężczyzna pochylił się, żeby pomóc mu wstać. Nie do końca, proszę pana. Proszę, musi pan pójść ze mną. Jego uchwyt na ramieniu Jacka był silny i pewny. W drugiej ręce trzymał znajomą laskę. Jack nagle zatrzymał się, patrząc na innych ludzi przechodzących obok. Wszyscy byli ubrani tak samo.
kolczugi ze złotymi pierścieniami wokoło serca, otoczonymi jeszcze przez okrąg czerwonych pierścieni. Wszyscy trzymali taką samą laskę. Jesteś D113. Jesteś pierwszym, prawda? Jack nie mógł zrobić nic oprócz patrzenia się na niego. Minęło wiele czasu od pierwszego. Cóż, odpowiedź to tak i nie. I tak, ale nie do końca. Dobra, robimy to po twojemu, głupia lasko. Widzi pan, nic z tego nie jest prawdziwe. Pokazał na ściany zamku i ludzi wokół siebie. No ba, oświeć mnie trochę bardziej. Okej, dobra, będzie prościej. Widzisz, twój umysł nie jest już na to gotowy. Nie umie sobie poradzić z tym, jak 682 postrzega świat. Więc wyskoczył z czymś takim w mechanizmie obronnym. Tyle, że to nie jest twój umysł. 963 jest zaangażowany. W jakiś sposób fragmenty, części i resztki tych, których ciała przejmowałeś, zostały tutaj użyte, by pomóc. Ale to dalej część ciebie. Czy to ma jakiś sens? Absolutnie żadnego. Przechodzili przez wielkie drewniane drzwi. Ale rozumiem, skąd pochodzicie. Jack popatrzył w niebo i zamilkł. Ponad nimi było coś. Kreatura, którą w naszej ograniczonej percepcji zwiemy SCP-682. Była wspaniała. Piękna, koszmarna, niepokojąca, ale jednocześnie intrygująca bestia, rozciągnięta przez całe niebo, ziemię, horyzont, piekło. Przez wszystko, co nie było Jackiem i jego zamkiem. Sosem barbecue. Ja więc także tego. Wow. Jack skrzywił się jeszcze bardziej, kiedy kilku zbrojnych gwałtownie przebiegło obok niego. Nawet staruszek tam był, choć nie powinien. Czuł, jak jego wpływ zmniejsza się nawet, gdy po prostu stał. Dobra, dzielenie się obciążeniem rozumiem. Odwrócił wzrok od tej rzeczy, obracając się w stronę umocnień fortecy. Powykręcany, szalony zamek, którego nie powstydziłby się nawet Esker, majaczył nad i ponad nimi, a z jego każdego zakątka. Fragmenty Jacka stały dzierżąc laski, strzelając w potwora barbecue. Purpurowe błyskawice pojawiały się z różnych miejsc, pełząc po powierzchni bestii, ryjąc szlaki, narzucając jarzmo. Utknęliśmy, prawda? Jesteśmy w klatce, proszę pana. Musimy jakoś się uwolnić. Mamy trochę czasu barbecue do wykorzystania? Że co, proszę? Figura retoryczna. Posłuchaj, potrzebuję... Brać się nowe wspomnienie. O, takich dużo. Rozwiązanie musi gdzieś tam być. I nagle znalazł je. Stało zaraz przed nim. Badacz klasy drugiej. Damon Smith. Awansowany i przydzielony do Brighta. Damon zawsze miał klaustrofobiczne lęki. I to pozwoli mi się wydostać. Dalej, Damon. Bierz tą laskę i połącz się. Przypomnij sobie, jak być w małym pomieszczeniu. Zamkniętym. Nikt cię nie słyszy. Nie masz jak się wydostać. Postać przed Jackiem podniosła laskę, a jej kończyny zadrżały w strachu. Strumień energii wytrysnął z różdżki, zaznaczając swoje przejście długą bruzdą w ciele stwora nad nimi. I wszystko zaczęło się zmieniać. Od środka ciężko było to zobaczyć, ale każdy to poczuł. Działo się coś nowego, innego. Smok się ruszał. Jack nie mógł powstrzymać śmiechu. Sos barbecue! Krzyknął. Najgorszy bojowy okrzyk, jaki kiedykolwiek wydobył się z czyich ust. Wyrwał laskę z rąk Damona, nie zwracając nawet uwagi na fakt, że zepchnął biednego naukowca z krawędzi prosto w paszczę bestii. Strumienie energii. Mentalna projekcja kontroli Jacka na 682 z ogromną siłą wystrzeliła z całego zamku. Czuł, że wykonują jego wolę. Robią to, co on każe im robić. Wiedział, że tak naprawdę część jego mózgu znajdowała się w kreaturze. Kontrolowała ją. Widziała jej oczyma. Ale wiedział także, że nigdy nie będzie w stanie zrozumieć, jak 682 widzi świat. Więc tutaj, na dole, walczy swoją walkę, używając metafor i porównań jako broni. Mimo, że odkrył w sobie wiedzę, że może zrobić co chce, Smok walczył. Jego wściekłe pazury wdrapywały się do warowni, rozbijały mury. Jego cuchnący oddech płynął wzdłuż ścian, wysyłając zamotanych, koziołkujących obrońców w bezpieczną przestrzeń 963. Jack wiedział, że nie wytrzyma długo. Ostatkiem swojej woli odesłał potwora. Nakazał mu wrócić, a sam również uciekł do bezpiecznej krainy swoich koszmarów.
Bright czuł pod sobą miękką fakturę łóżka. Bawełniane prześcieradła, wiesoni jego łóżko. Cienki materac, zapach środka dezynfekującego, skórzane pasy na nadgarstkach, szyi, klatce piersiowej i stopach. Tak, musi być w szkle medycznym. Obiekt się budzi, nadzorco. Bright powoli otworzył oczy, czując zimny metal dotykający jego skroni. Jego wzrok w pierwszej kolejności spoczął na postaci trzymającej pistolet. Jednym z goryli nadzorcy, aczkolwiek niewartym zapamiętania jak reszta z nich. Później przeniósł oczy na źródło głosu, kochającą dr Light wypełniającą swoje obowiązki. Wreszcie spojrzał na ostatni fragment przestrzeni przy łóżku, wypełnionej monitorami, na których widać było czarny zarys człowieka. Sztuczny głos, dokładnie przetworzony tak, aby niemożliwa była identyfikacja posiadacza, odezwał się do niego. Proszę podać swoje dane. Tak czy inaczej, Bright wiedział, kto to. Dr Jack Bright, badacz poziomu 5, dyrektor zbyt wielu placówek, bla bla bla. Kim jest twoja siostra? Głos kontynuował. Bright wiedział, że to pytanie padnie. Musieli się upewnić, że on to on. Clary Piercy, a odpowiedź dla kolejnych trzech pytań to 31-20-35, wirus Ebola i zmywarka purpurowych małp. Osobowość potwierdzona. Doktorze Bright, jakie jest ostatnie pańskie wspomnienie? Bright z wysiłkiem myślał przez dłuższy moment. Ja szedłem w stronę 682, prawda? Tak, miałem laskę i ogólnie. Zdaje się, że nie pognął 963, co? Doktorze Bright, SCP-963 był w kontakcie z SCP-682 przez większą część tygodnia. Przez pierwsze 36 godzin SCP-682 pozostawał w stanie śpiączki. Krótko po upływie tego czasu wyrosły mu ogromne pazury. Wykopał sobie wyjście z przechowalni, wywołując ogromne naruszenie protokołu. Co jest niewiarygodne, to fakt, że SCP-682 zranił tylko jednego badacza, po czym pozwolił odprowadzić ją do swojej przechowalni. 682 był spokojny przez następne 24 godziny, po czym znowu zapadł śpiączkę. 10 godzin temu SCP-963 zostało wydalone przez czoło SCP-682. Oddział natychmiast je przejął i zostało ono przymocowane do pańskiego aktualnego ciała. Od tamtego czasu nie poruszył się pan. Czy jest pan w stanie coś dodać? Przepraszam, wszystko. Nic. Chociaż... Bright zmarszczył brwi i polizał wargi. Dlaczego czuję sos barbecue? W całkowicie innym miejscu smok owijał się wokół swojego nowego nabytku. Cóż za malutki człowieczek. Nigdy by nie przypuszczał, że tak żałosne stworzenia będą w stanie czegoś go nauczyć. Ale jeden z nich to właśnie zrobił. Bestia krążyła wokół wspomnień Damona Sameta. Wchłonęła je. Sprawiła, że stały się jej wspomnieniami. I ucząc je strachu, dodała jeszcze jedno narzędzie do swojego ogromnego arsenału. Jeszcze jeden sposób przemiany i końcowego pozbycia się plagi, zwanej ludzkością.